Ukazała się właśnie nowa płyta kabaretu pod Wirgroszem Hit Hit Hura z piosenkami, które są parodią znanych przebojów. Co to jest parodia? To jest złośliwe naśladowanie kogoś, aby osiągnąć efekt komiczny. Na przykład Tusk parodiuje premiera i to jest bardzo śmieszne. Nie tak dawno temu Giertych parodiował ministra oświaty i to było strasznie śmieszne. Parodie kabaretu pod Wirgroszem nie są może tak dosadne i bolesne jak parodie Tuska czy Giertycha, ale warto się z nimi zapoznać. Dlaczego ja tak na chama reklamuję płytę Wirgroszy? No bo jest bardzo dobra, poza tym, no co tu dużo ukrywać, osobiście jestem członkiem tej formacji kabaretowej, dlatego mogę się o płycie wypowiedzieć obiektywnie. Uwaga, wypowiadam się obiektywnie. Każdy utwór na krążku, bo płyta Hip Hip Hura jest okrągła, niech was nie zmyli okładka, zaczyna się, trwa przez jakiś czas i się kończy. Tekstom utworów towarzyszy muzyka, dlatego z czystym sumieniem utwory na płycie możemy polecić jako piosenki. Słowa poszczególnych piosenek składają się z liter, które śpiewane zamieniają się niespostrzeżenie w głoski. Na przykład takie kółeczko z laseczką, prawda, na płycie brzmi A. To jest fascynujące, ta przemiana. No, muzyka jest sprawą wrażliwości. Dźwięki tworzone przez artystów z Wirgrosza wydobywają się z kolażu subiektywnych odczuć, przeżyć i osobowości. O ile odnalezienie i wczucie się w klimat płyty jest bardzo łatwe, to zdefiniowanie go za pomocą słów jest znacznie trudniejsze. Łatwiej zanucić. Niezłe, prawda? Aha, i na koniec najczęściej zadawane pytanie, w sumie na razie jedyne i sam je po raz pierwszy zadaję, czy na tej płycie ja też śpiewam? Można tę płytę nabyć bezpiecznie. Nie śpiewam.